Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj zapraszam na pszenno-żytni placek, chlebek smakowity, robiony w domu, posmarować sobie masełkiem, bez żadnych konserwantów. Można sobie zajadać, chrupać, fajna chrupiąca skóreczka, dodatki na wierzch, ziarenka jak chcemy, tylko jeść, smakować. Nie mogę się oprzeć, muszę coś chapnąć. Coś wspaniałego. Zapraszam Państwa na film udanego wypieku i miły wrażeń smakowy. Składniki na dobry, podomowy chlebek razowy pszenno-żytni. Około pół litra dobrej wody lub mleka albo maślanki. Mąka żytnia ćwierć kilo razowa. Mąka pszenna razowa pół kilograma. 4 do 5 deka drożdży. Kminek do usypania, ziarna słonecznika, dyni, ile mamy, tyle możemy sypać. Po łyżce łyżka soli, łyżka cukru, olej, oliwa do smarowania, blaszki. Do miseczki umieszczamy nasze drożdże, rozkruszujemy je łyżką, lepiej drewnianą, dajemy wszystkie cukier. No jakąś połowę z tej soli. Dodajemy jakąś łyżkę mąki, pszenna czy razowa, wsioł równe. Wlewamy troszkę wody, mleka i robimy sobie naczyń. Jakby robimy na jednolitą masę, przykrywamy jakąś ściereczką i wynosimy do wyrośnięcia. Zaczyna ciasto podwoić swoją objętość. Jeszcze jedna krótka opowiastka, co robi kucharze, jak mieli nadmiar ciasta. Jak mieli nadmiar ciasta, to zawsze kucharze, piekarze lepili fallusy i porzucali dziewczyny piekarni. Robione ciasto kształtuję w taki wałeczek, nasz chlebek, wkładam blaszkę posmarowaną, nadkrawam nożem, żeby nadmiar gazów uszedł. Posypuję tutaj, czym mam. Ja tu mam troszeczkę ziaren słonecznika, dużo kminku, kminek zdrowy. Będziemy troszkę gazować. No i teraz musimy też dać do wyrośnięcia. Chlebek mamy już wyrośnięty. Piec nagrzany do temperatury 200 stopni. Stawiamy i pieczemy do godziny czasu. Chleb się ubiegł po 45 minutach. No, takie coś tego cieszy. Proszę cieszą, cieszą awarię, cieszą. Musimy odczekać, żeby trochę przestygnął i będziemy wyciągać i będziemy smarować sobie maselkiem i dzielić się domowym, smacznym chlebusiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.